Szanowni Państwo, dzisiaj przypominamy o odbywających się we Wrocławiu 10 i 11 maja dniach NCN-u. Mail został do Państwa wysłany w ubiegłym tygodniu. Dni NCN-u to cykl spotkań i szkoleń, w czasie których będą omawiane zasady konkursów, regulaminy, sposoby rekrutacji i rozliczania projektów. Bardzo zachęcam do rejestracji, a cieszę się niezmiernie, ponieważ jedną z osób, która została wybrana przez NCN do opowiedzenia o swoich doświadczeniach, jest pan profesor Wojciech Małecki z Wydziału Filologicznego, który jest laureatem konkursów Opus NCN-u i ma bardzo długą listę publikacji w renomowanych czasopismach. Zresztą był naszym moderatorem, autorem szkolenia dotyczącego właśnie publikacji organizowanego przez Biuro Projektów. Pan profesor Małecki opowie, co będzie się działo, a ja jeszcze raz zachęcam Państwa, dzisiaj na stronie internetowej uczelni na Facebooku przypomnimy te informacje oraz link do rejestracji. Panie profesorze. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani prorektorce Matusz za zaproszenie do tego materiału i za te wszystkie miłe słowa. Ja nie wiem, czy widać, że się czerwienię, ale postaram się jakoś zachować tutaj rezon. Dni NCN-u, które się odbywają 10-11 maja, to bardzo istotna okazja dla środowiska akademickiego, żeby zapoznać się bliżej z założeniami, które przyświecają programom NCN-u, z procedurami ocen i każdy, kto planuje wysyłać taki wniosek do NCN-u, niezależnie od programu, no uważam, że powinien zainteresować się tym wydarzeniem. A więc będziemy mieli do czynienia z spotkaniami, podczas których będzie można zadać pytania przedstawicielom NCN-u, będzie debata, która może wyjaśniać wątpliwości i tak dalej. To jest jeden z aspektów tego spotkania. A drugi, bardzo ciekawy, moim zdaniem, to jest możliwość wzięcia udziału w inscenizowanym posiedzeniu zespołu eksperckiego. Jedną z, moim zdaniem, podstawowych umiejętności dla każdego, kto chce uzyskać sukces w aplikowaniu o granty NCN, jest umiejętność wyobrażenia sobie tego, co od nas chcą eksperci i recenzenci. I no, uczestnictwo w takim właśnie inscenizowanym spotkaniu może to umożliwić. Innymi słowy, będą uczestnicy oceniać przykładowe wnioski, to są wnioski autentyczne, ich autorzy zgodzili się, żeby tak zostały wykorzystane. No i jak mówię, wczucie się w perspektywę eksperta czy recenzenta, to będzie dla każdego bardzo pomocne. No i oprócz tego będą jeszcze spotkania dla pracowników administracji obsługujących granty i będzie również panel poświęcony laureatom tych grantów. Dziękuję uprzejmie, podczas którego będę mówił o swoich badaniach, które były sfinansowane z NCN-u dwukrotnie z programu Opus. Dziękuję. To ja jeszcze dodam, bo zapomnieliśmy powiedzieć, że to wydarzenie odbywa się na Politechnice Wrocławskiej. Tak jak mówię, dziś umieścimy jeszcze raz informacje na stronie i na Facebooku. Bardzo serdecznie pozdrawiamy gorąco Politechnikę. Tak jest, pozdrawiamy Politechnikę, pozdrawiamy wszystkich laureatów konkursów NCN-u z naszego uniwersytetu i bardzo zachęcamy tych, którzy jeszcze nie startowali, żeby skorzystać z tej okazji przed przygotowywaniem wniosków w edycji czerwcowej. Dziękujemy bardzo.